Dobry wieczór, witamy z Nowego Sącza, Sądecka Biblioteka Publiczna, Sądeckie Dni Literatury i nasz gość Katarzyna Bonda. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tutaj pani Katarzyna, chciałem zacząć tak jak mówią radiowcy, szkoda, że pani nie może dzisiaj zobaczyć Nowego Sącza i tych pięknych gór na horyzoncie, bo wiem, że bardzo lubiła pani trasy promocyjne po Polsce i im głębiej w Polskę, tym było podobno ciekawiej. Nadal lubię, to nic się nie zmieniło. Wie pan, to jest tak, że taka konfrontacja z czytelnikiem, żywym człowiekiem, który czyta moje książki albo będzie czytał, albo przychodzi na spotkanie, bo tak też się zdarza tylko i wyłącznie po to, żeby sprawdzić, jaką mam sukienkę i czy tak wyglądam naprawdę i czy jestem bezczelna albo miła, albo jakaś tam. Czy ona jest naprawdę aż taka ładna, tak? No to tak kiedyś mówiono, a teraz przedstawiają mnie, że jestem inteligentna, co mi bardzo schlebia. Dożyłam się w końcu. Ale spotkanie z takim człowiekiem jest dla mnie, myślę, takim najważniejszym ukoronowaniem absolutnie mojej pracy, dlatego że wtedy mam kontakt bezpośredni z odbiorcą, tak? Bo wie pan, ja sobie piszę tutaj książkę, akurat dokładnie w tym miejscu siedzę, gdzie teraz siedzę i zupełnie nie rozmyślam, nie zastanawiam się, kim ten człowiek jest, jakie ma marzenia, jakie ma pasje, jak wygląda, czym się zajmuje i tak dalej. Po czym my sobie rozmawiamy i okazuje się bardzo często, no w większości przypadków, że mamy bardzo wiele wspólnego. Że jest to połączenie takie niesamowite, intymne między autorem a czytelnikiem i my się rozumiemy. I rozumiemy się w żartach, i rozumiemy się w poważnych sprawach, i rozumiemy się w poglądach. I jest to niezwykłe. Więc ja korzystam z tego, dopóki mogę, to garściami korzystam i jeżdżę. I też powiem panu szczerze, że najbardziej lubię takie spotkania w głębi kraju, aniżeli te w Warszawie, w mieście, w którym teraz mieszkam. Bo jest coś takiego, że kiedy się przyjeżdża, to oni mnie goszczą, w sensie ja jestem gościem, mogę też przy okazji badać teren, a to jest bezcenne, na przykład w dokumentacji. Ja już mam taką całą listę miejsc, gdzie chcę osadzić akcję, dlatego że przychodzą ludzie, opowiadają mi legendy, opowiadają mi niesamowite historie. No to jest po prostu, absolutnie dla mnie to są skarby, to są takie perły, które ja zbieram i sobie chowam do szkatułki, przyjdzie czas, że je wyjmę, tak? A gdybym poprosił, żeby Katarzyna Bonda nakreśliła krótki portret psychologiczny swojego czytelnika, takiego, jakiego poznała podczas tych spotkań, jeżdżąc po Polsce? No to jest ciekawe pytanie. Na pewno to jest człowiek bardzo, bardzo wnikliwy, oczekujący od literatury więcej, to znaczy takiego namysłu, szerszego kontekstu i którego nie przerażają ilość stron, bo moje książki są, jak już ustaliliśmy, dosyć grubaśne. Jest to człowiek bardzo wrażliwy i myślę, że też buntownik. No tak, właśnie. Właśnie. Buntownik, jakby ten poziom rebelii, bym powiedziała, nie jest to nie jest brawura, tylko to jest taki rodzaj hartu ducha, jakby poczucia absolutnej niepodległości i walki o godność, o honor. Jest to też często człowiek, wiek nie ma znaczenia, bo czytają mnie zarówno osoby dojrzałe, jak i nastolatkowie. To jest dla mnie wielki zaszczyt, że młodzi ludzie również sięgają po moje książki, chociaż mówi się, że to pokolenie głównie siedzi w telefonach i w komputerze, a to jest nieprawda. Jeżeli już zaczynają czytać, to faktycznie pochłaniają i również nie przeraża ich absolutnie ilość stron. Bo mi się wydaje, że ta ilość stron to jest tak naprawdę no, rzecz za bardzo gloryfikowana. To nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Jeżeli książka jest pasjonująca i pasuje do człowieka, no to myślę, że po prostu to jest taka dłuższa podróż. Ja też piszę książki dokumentalne i tam mogę się spełniać w lapidarnej formie, więc jest też drugi, że tak powiem, rys tego czytelnika, to są inni ludzie. Zdarza się oczywiście, że są tacy zagorzali czytelnicy, którzy przeczytali wszystkie moje książki, ale ci ludzie, którzy wolą moje dokumenty, to są osoby, no bym powiedziała, twardsze i takie mocno stąpające po ziemi. I dla nich ta krótsza forma, bo ja wychodzę z założenia, że dokument ma na celu znokautować czytelnika. Znaczy pokazać to zło, bo zajmuje się tym, czyli opisywaniem przestrzeni ciemnej, bym powiedziała, to co się dzieje po drugiej stronie mocy. Wszystkie moje książki jakby i Polskie Morderczynie, i Zbrodnia Niedoskonała, i Motyw Ukryty jakby o tym
opowiadają, więc to jest też taki czytelnik, który żąda faktów, tak? Jakby któremu nie da się wcisnąć, zawatować jakimiś takimi elementami słabszymi. To jest po prostu mocna jednostka i paradoksalnie, wie pan, to jest niesamowite, że bardzo często przychodzą na spotkania piękne, anielsko piękne dziewczęta, młode, które mi podają tą czarną serię, czyli te wspomniane książki Morderczynie, Zbrodnia i Doskonała i Motyw, że to są moje ulubione. Więc ja patrzę na tą panią i po prostu i za każdym razem tak się uśmiecham, ponieważ no my, ja myślę, że nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele siły drzemie w kobietach. Uśmiecham się, ale co sobie wtedy myślę? Jestem dumna, absolutnie jestem dumna i właściwie mnie to nie zaskakuje, dlatego że wie pan, kiedy ja miałam 20 parę lat, to przecież wtedy weszłam w działkę kryminalną w dziennikarstwie i wystawałam przy tych taśmach policyjnych na tych wszystkich wybuchach bombowych, potem chodziłam po sądach, żeby absolutnie relacjonować procesy i no, byłam dokładnie taką dziewczyną. Pani zawsze tak ciepło mówi o czytelnikach. Doceniam. A są ci autorzy, przepraszam, którzy nie mówią ciepło. Nie, no ale u pani to jest. No proszę pana, no wie pan, ja po to żyję. Znaczy taka jest prawda. Ja nigdy nie słyszałem, że ktoś mówił moi kochani czytelnicy albo moi kochani konkurenci z branży. Do z kim pan się zadaje, ja nie wiem. Wie pan co, no po prostu dla mnie to jest. Taka sytuacja, ja bym nie istniała, jakby moja rzeczywistość skupia się na tym, żeby oddać godność i szacunek tym ludziom wszystkim, którzy zainwestowali swoje ciężko zarobione pieniądze w moją książkę, dlatego że to nie jest produkt pierwszej potrzeby. To nie jest makaron, to nie jest olej słonecznikowy, to nie jest chleb, ani mąka, ani w dzisiejszych czasach maska, która nas chroni przed koronawirusem, tak? Więc jest to książka, bez której możemy się obyć. Ludzie sobie nieustannie od wieków opowiadają historię. I można też się spotkać, no dzisiaj to może jest trudniejsze, ale zasadniczo ludzie po to się spotykają, żeby opowiadać sobie historię. Ja tym się zajmuję, jestem opowiadaczką. A takich opowiadaczy jak ja jest mnóstwo. W tym kraju i w wielu innych krajach, bo przecież absolutnie to jest tak naprawdę, to jest bez dna, tak? I ktoś wybrał moją książkę, więc no, to jest dla mnie absolutny zaszczyt, tak? Więc nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek autor mógłby bez szacunku się zwracać do swojego czytelnika albo jeszcze go może nawet mówić o nim źle. No nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Ale pani wie, że w dzisiejszych czasach jest mnóstwo ludzi, którzy próbują opowiadać swoje historie, różne historie, niekoniecznie w formie książki. W internecie jest mnóstwo przeróżnej treści, ale to nie jest sztuka. Sztuką jest zainteresować i odnieść sukces. A miarą sukcesu jest też skala tego czytelnictwa, prawda? No właśnie, czym jest sukces? Co to jest ten sukces? Według pana? Ja chciałbym się dowiedzieć, jak pani, jaką miarą pani swój sukces mierzy. Wiem, że nie skalą sukcesu, nie miarą finansowego sukcesu, ale gdyby pani książkę kupiło nie 100 tysięcy osób, a 2000, to byłaby pani zawiedziona i powiedziała, nie odniosła ta książka sukcesu. Po pierwsze, sukces dla mnie to jest znak równości z wolnością. Wolność. Wolność wyboru, wolność samodecydowania, wolność taka absolutnie prywatna i zawodowa, kiedy ja mogę podejmować decyzję, czy ja wybieram ten temat, czy ja wybieram ten rodzaj narracji, czy ja wybieram tego wydawcę. To tak jak ze wszystkim. Czy pan jest wolnym człowiekiem, czyli nie chodzi pan na pasku. To jeżeli pan to ma i ja uważam, że mam to, czyli mogę pozwolić sobie również na bezkarne mówienie nie. Odmawianie, jeżeli czegoś nie chcę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że pieniądze są bardzo ważne. Jakby ja przeżyłam czas biedy, kiedy przeistaczałam się z dziennikarki w pisarkę i zapewniam pana, że bardzo trudno jest napisać dobrą książkę, nie mając forsy.
ponieważ jak panu włączają światło, jak pan boi się, czy pan jutro będzie w stanie zapewnić byt swojemu dziecku, jak pan ma różnego typu problemy takie prozaiczne, to pan, to jest ostatnia rzecz, o jakiej pan myśli, to o jakiejś fabule, która po prostu jest wymyślona i może ktoś, kogoś to zainteresuje, a może nie. No byłabym absolutnie, nie wiem, rarogiem, bałwochwalcą, jakimś bufonem, burakiem i tak dalej, gdybym jakby nie doceniała pieniędzy. Dlatego też bardzo cenię pieniądze, które każdy czytelnik płaci za moją książkę, ponieważ od każdej z tych książek ja dostaję 2 złote, tak? Bo to nie jest tak, że i ta masa, czyli nie mówimy o 100 tysiącach sprzedanych egzemplarzy w tej chwili, tylko milionach egzemplarzy już teraz, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W 14 krajach, tak? 15. Ale widzi pan, to jest tak, że nigdy nie zrobiłam nic dla pieniędzy. To jest tak, że ja ja w ogóle nie uważam to za dobre podejście. To znaczy praca nad książką jest działaniem artystycznym. To jest działanie też absolutnie egotyczne, ponieważ ja się skupiam na, przepuszczam przez siebie, tak, jakby żeby te postaci powstały. Oczywiście jadę na dokumentację i zdobywam dane i przy każdej książce, zanim ją zacznę pisać, mam mnóstwo przygód. I to jest bardzo przyjemne. Ja to bardzo lubię. To jest naprawdę absolutnie fascynująca część tego etapu zapisu. Potem jest zapis, który wymaga ode mnie takiego pokonania swoich mankamentów, czyli żeby nie być leniem, tak? I żeby wszystkie te swoje wady przekuć na zalety. Samodyscyplina? No wie pan, im większy jest ta sprzedaż, tym większa jest presja taka, bo teraz wszyscy mi patrzą na ręce. Jak ja wydaję książkę, no to jak pan ma miliony czytelników, no to pan ma też kilka milionów osób, które nie są zadowolone, ale słyszały o panu i wypowiedzą się, tak jakby, i mają do tego prawo. I absolutnie ja zostawiam to w ich gestii, dlatego że ja już nie mam nic do gadania. Ja mogę tylko powiedzieć to, co zapisuję w książce. I tyle mogę państwu dać z siebie, a potem to już państwo oceniacie. Mówię teraz o państwie, czyli czytelnikach, czyli odbiorcach, ludziach, którzy mają ochotę zajrzeć do mojej książki. I każdy z nich może myśleć o tej opowieści, co chce. Może ją oceniać tak, jak chce, może ją krytykować, może ją uwielbiać. To już nie należy do mnie, to nie jest w mojej gestii. Więc ja jedyne, co mogę zrobić, to przyjąć to. Ale pani chętnie tego słucha, między innymi na tych spotkaniach autorskich, wtedy, kiedy można się z czytelnikiem spotkać twarzą w twarz. Nie tylko z czytelnikiem. Ludzie do mnie piszą. Nieustannie robię taki update systemu, który polega na tym, że wie pan, rynek bardzo się zmienia, więc ja też patrzę, co się dzieje. To nie można tego nie dostrzegać. Czytam cały czas konkurencję, żeby wiedzieć, z kim walczę, bo to jest tak, że cały czas odbywa się pewien rodzaj walki o czytelnika, ponieważ człowiek jest w stanie przeczytać określoną ilość dzieł. I ja bym chciała, żeby wybrał moją książkę. I ja się do tego przyznaję. I absolutnie uważam, że to jest uczciwe. Nigdy nie byłam taką skromnisią, udawaną kokietką, co ojejku, naprawdę napisałam tą książkę, jakoś tak mi się udało pomiędzy pierogami a wyprowadzaniem psa. Tak jakby nie, ja mówię szczerze. Dałam z siebie 100% i to jest moja krwawica, tu są moje flaki. Jeżeli one się podobają, to fajnie, jestem zaszczycona. Jeżeli nie, to jest mi bardzo przykro, ale są setki, tysiące autorów, którzy mogą was zainteresować. Tak? I mam tego świadomość. I może przyjść taki dzień, że ludzie nie będą chcieli mnie czytać, tylko właśnie tych innych. I wtedy co, mam przestać pisać? Zapewniam pana, że i tak będę pisać. Dlatego, że to jest silniejsze ode mnie. To jest po prostu taka ekspresja, która jest mi dana i jak ja tego zasmakowałam, kiedy jestem w zapisie, to pan mi uwierzy, ja nie odczuwam upływu czasu. Ja nie wiem, kiedy minęło te... Ja piszę od 2004 roku. Ja nie wiem, kiedy to minęło. Rozumie pan, to jest chyba, myślę, że najlepszy wyznacznik. Jeżeli człowiek znajduje taki rodzaj działalności, to uważam, że powinien walczyć, żeby to czynić. I to staram się robić. I jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, gdzieś pani powiedziała, nawet jeśli przy pisaniu mocno schudłam, bo tak się zaangażowałam w pracę,
że spalałam się wewnętrznie. Nie wiem, może nie miałem czasu na regularne jedzenie, bo tak pracowałam. No to jest tak, że w ogóle nie, to jest taki mój ulubiony stan. W ogóle uwielbiam pisać z pustym brzuchem, bo to jest tak, że wtedy to mnie nie obciąża. Nie wiem, jak to działa, ale po prostu lubię być głodna. I jedzenie też jest nagrodą, jak już napiszę tam, nie wiem, 21 stron, to wtedy zasługuję na makaron z sosem, który sobie sama zrobię, bo to też jest taki rodzaj, bym powiedziała, rytuału, że teraz już mogę zjeść i wtedy mi to najbardziej smakuje, absolutnie. Natomiast jest też, myślę, taki rodzaj, bym powiedziała, odklejenia się od rzeczywistości. Odkleja się pan. Ja się odklejam, w sensie nie wiem, jak inni mają, ale uwielbiam ten stan, jakby wędruje pan między światami. Znajduje pan sobie taką szczelinę między tym rzeczywistym światem i tym, który się samemu stwarza i pan tam wchodzi, jak wślizguje się pan tam i podgląda pan te postaci i no, jak muszę przerywać, żeby coś robić takiego, bo świat mnie wzywa oczywiście też i urzędowo, i oficjalnie, i jakby jako rodzicielskie rzeczy muszę wykonywać takie normalne, zwykłe rzeczy, to no to jak, żeby znowu wejść tak głęboko tam, dokąd chcę iść, no to mnie kosztuje. W związku z tym staram się nie wychodzić, tak? Jak najdłużej przebywać i wtedy szkoda czasu na jedzenie. Ja panu powiem więcej, mi szkoda czasu na kąpiele. To po prostu absolutnie jakby... I na przebieranie się? I to sprawia, że pani pisze w piżamie? Pani jest jednym z nielicznych przykładów tego szczęścia, że może pani wyjść do pracy w piżamie? No ja to czynię. Mało tego, ja w ogóle, wie pan, wcześniej, teraz to jest w ogóle luksus, dlatego że moje dziecko już jest starsze, ale jak była młodsza moja córka, to ja pisałam w takich trzydniowych setach. I wtedy po prostu pisałam, jak wiedziałam, że moje dziecko jest zaopiekowane pod opieką babci, to kiedy tylko był start, no to ja miałam 2,5 dnia, bo te pół jeszcze musiałam trochę odespać, żeby potem być przytomna, jak dziecko wróci do domu. I ja pisałam w kółko, ile dałam rady, było szkoda czasu na sen. I stąd się ta piżama wzięła, że jakby szkoda czasu na przebieranie się, nie wiem, no. Wie pan, ja się w ogóle nie czesałam, no ja wiem, że teraz brzmi jak wariatka, natomiast... Nie no, ale to jest opis... To, chodzi o to, że to dąży pan do tego, żeby efektywnie zrobić zapis. Ale to jest też... Pięknie o to. Opis stanu szczęśliwości, jak gdzieś słyszałem, czy czytałem taką wypowiedź psychologa, zrób sobie dzień w piżamie, czyli zwolnij, pozwól sobie na to, żeby się nie ogarniać. Ja głównie żyję w piżamie. Dzisiaj się ubrałam w sukienkę dla państwa. Jakby to po prostu, bo głupio mi było w piżamie tutaj przed państwem siedzieć, tak? Ale nie wiem, no wyprowadzam psa, to też idę w piżamie. No bo to nie ma sensu się przepierać, wyprowadzam, wracam i dalej idę do roboty, więc ja polecam życie w piżamie, uważam, że jest bardzo wygodne. Informacja techniczna, mam taką, do tych, którzy nas oglądają, mamy pytania od państwa spisane i pozwolimy sobie je zadać pani Katarzynie pod koniec programu. Ten proces twórczy, o którym pani opowiada, no nie chcę go statystycznie wymierzać, ale na jedną książkę poświęca pani rok, dodając oczywiście złośliwie, że inni w tym czasie wydali 7. No taka drobna szpileczka dla kochanych konkurentów. No i co pan o tym sądzi? No, że 7 jest pani ulubioną liczbą, bo gdzieś wyczytałem, że na swój sukces musiała pani pracować tych pierwszych 7 lat, to były te 7 lat chudych. No to może wynika z tego, że wie pan, ja jestem z rocznika 7-7. To ja lubię. Proszę. No to ta 7 jednak, proszę. No wie pan, no to jest tak, że ja bym chciała pisać 7 książek rocznie, tylko po prostu nie widzę takiej możliwości. Być może gdybym, nie wiem, nie posiadała dziecka, miała inną sytuację, nie wiem, miała jakiegoś bogatego męża, nie, zresztą nie wiem, w ogóle ja lubię sobie, wie pan, przemyśleć sprawę, lubię sobie pojechać na pusto i poobserwować tą rzeczywistość. Jakbym osadzała akcję w Nowym Sączu, to bym do was przyjechała wielokrotnie. Bym chciała poczuć to miejsce. My byśmy chcieli, żeby pani przyjechała. Ale ja absolutnie wierzę w taką siłę prawdziwych elementów dla fabuły. To, że ja stwarzam fikcyjną opowieść, ale ona jest osadzona w takiej rzeczywistości prawdziwej i ja wierzę w to, że to promieniuje, jakby, że czytelnik to czuje.
Mało tego, powiem szczerze, że na przykład teraz przez ten cholerny koronawirus ja mam utrudnione możliwości dokumentacji i będę musiała się przeistoczyć w osobę, która no, więcej zdalnie poszukuje, co dla mnie jest koszmarne, dlatego że ja nie mogę powąchać tego, ja tego nie mogę na własne oczy zobaczyć, nie mogę się spotkać z niektórymi osobami, z którymi bym chciała, bo na przykład, nie wiem, no one nie spotykają się z innymi ludźmi. Więc jeżeli to dalej potrwa, to ja nie wykluczam, że ja będę również pisała więcej książek rocznie, bo jeżeli nie będę miała takich możliwości jak do tej pory, żeby robić badania terenowe. Także drżyjcie konkurencją. Badania terenowe. Trochę zahaczyła Pani o to dokumentowanie, a dokumentowanie było bardzo charakterystyczne dla Pani poprzedniego zawodu, jeśli pisarstwo jest zawodem, czyli do dziennikarstwa. Pani się musiała w zupełnie innych ramach poruszać, ściśle określonych, a pisarz jest wolny, a dziennikarza obowiązują reguły. A Steinbeck nie był wolny, a Flaubert, a Marquez, Reverte, oni wszyscy robili dokumentację. Mhm. Ja nie rozumiem tych pytań, bo dla mnie to są pytania retoryczne. Moim psim obowiązkiem jest dostarczyć Państwu świeżych danych. Po co ja mam przetwarzać już wyplute rzeczy przez internet? Każdy z tych autorów, których ja kocham i których książki stoją tutaj, mam taką tutaj półkę moich ukochanych książek, które czytam wielokrotnie. Bardzo jesteśmy jej ciekawi też. No to może kiedyś, na domówce. Każdy z nich dbał o to, żeby te realia zdobyć. Być może jestem anachroniczna, okej. Natomiast ja absolutnie wierzę w siłę tego i zamierzam to dalej robić. I to nie ma znaczenia, czy ja byłam dziennikarką. Myślę, że to tylko mi ułatwia sprawę, że ja po prostu mam nosa do historii i wiem, jak ich szukać, wiem, jak rozmawiać z ludźmi, jak zdobywać te dane, bo to był mój pierwszy zawód. Natomiast robią ludzie, którzy, nie wiem, mieli inne zawody, nie wiem, zajmowali się psychologią, czy są profesorami na uniwersytetach, a też piszą książki, również robią dokumentację. Dokumentacja też nie sprowadza się do gromadzenia danych merytorycznych. To nie jest dokumentacja do książki. To, co jest najważniejsze dla książki, to są elementy zmysłowe. Bo znowu mówimy o emocjach. Literatura to emocje. Pani powtarza... Więc wcale nie jest powiedziane, że każdy, kto był dziennikarzem, będzie świetnym pisarzem. Powiedziałabym więcej. To są dwa bieguny zupełnie zaprzeczające się. Ja musiałam zrzucić skórę. Wie pan, kiedy pan jest dziennikarzem, to pan uczestniczy w rzeczywistości, która dzieje się wokół pana i pan jest w oku cyklonu. Pan nieustannie ma kontakt z innymi ludźmi, pan cały czas, świat panu dostarcza danych. W momencie, kiedy jest pan pisarzem, jest wręcz przeciwnie, musi się pan zamknąć w swoim gabinecie, czy w łazience, czy w sypialni. Ludzie w różnych miejscach piszą, nawet knajpa z tłumem ludzi jest też tego rodzaju jaskinią, ponieważ w tym tłumie ludzi też jest czasem się łatwiej ukryć. I każda z tych osób tak naprawdę musi z kolei czerpać z siebie. Wszystko to wychodzi z brzucha. Więc te dwa zawody są rewersem własnym. Ale pani kilka razy powtórzyła słowo dokumentacja, a jest takie określenie jak fikcja literacka. Ono jest obce pani? Fikcja literacka? Mhm. Ale czy ja nie uprawiam fikcji literackiej? Momentami. W której książce? Czy ono jest pani całkiem obce? Bo pani nie pisze, pani już nie jest dziennikarką, pani już nie pisze reportażu. W reportażu nie ma miejsca na fikcję, w literaturze jest miejsce na fikcję. Czy pani sobie daje margines tej fikcji? Wie pan, ja piszę książki fabularne, to jest fikcja literacka. Mocno udokumentowane. Pan czytał jakąś moją książkę? Tak. A którą? Pani Kasiu, jak to jest z tymi światami przejścia z dziennikarstwa do literatury? Ja chcę wrócić do tego, o czym mówiliśmy. Ja powtarzam jeszcze raz. To, że ja zbieram dane i że znajdują się tam elementy, które ja wypożyczyłam, zrabowałam albo podpatrzyłam z rzeczywistości, to znajduje się pod spodem opowieści, jak fundament. I każdy, kto miał doświadczenie z moją prozą, z moją fikcją literacką,
no, wie, że te wszystkie elementy są na tym, tylko po to, żeby uprawdopodobnić te zdarzenia, które, no, a... o których ja opowiadam. Okay, a historia... Uprawdopodobnić oznacza, że one mogą być nieprawdopodobne, ale chodzi o to, żeby czytelnik miał szansę w to uwierzyć. Nawet w książce, która myślę, że jest najbardziej odpytana. A historia Unkasa z Kazachstanu? No właśnie o niej chciałam powiedzieć. No właśnie. Nawet w tej książce te elementy związane czy to z szamanizmem, czy z duchowością, czy z tymi wszystkimi przestrzeniami, które nie chcę spoilerować, ale są połączone kulturowo. Wiedziałam, że mogę sobie pozwolić na to, ponieważ doszłam do jurty, gdzie widziałam rytuał z płucem i oczywiście jakby to wszystko jest zapisane fikcyjnie, to jest fabuła. Natomiast ja potrzebowałam mieć takie potwierdzenie z rzeczywistości, że to mogłoby się tam wydarzyć. Ta fabuła nie rozgrywa się, przypominam, w Nowym Sączu albo w Katowicach. Nie rozgrywa się też w Gdańsku, rozgrywa się w Kazachstanie, na stepie, od Uralska po Astanę, tak? Teraz się nazywa inaczej. Pani była, a gdyby pani tam nie pojechała? Ale pojechałam, nie wiem, co by było, gdyby. Nie, na tamtym etapie nie potrafiłam nie pojechać. Reporter. Odezwał się w Katarzynie Bondzie. Reporter. Pisarstwo to powołanie, dziennikarstwo to misja. Gdzieś pani tak powiedziała. To są te różnice. Czy pisarstwa się można nauczyć, czy pisarstwo... Pani tego uczyła, pani wykładała, jak pisać. Ale czy tego się można nauczyć, czy z tym się trzeba urodzić? Ja myślę, że ja cały czas robię to samo. To znaczy tylko medium się zmieniło. Więc... Niektórzy ludzie potrzebują szkolenia, potrzebują warsztatów, potrzebują się sprawdzić, potrzebują mistrzów, potrzebują nauczycieli, potrzebują chodzić na zajęcia i żeby ktoś ich nauczył, jak mają się dyscyplinować, a są też tacy, którzy są samorodnym talentem. I wręcz jakby im może zaszkodzić. To będzie rodzaj inwazji, kiedy ktoś będzie panu mówił, jak pan ma pisać. Tak. Był taki okres, kiedy walczyłam o to, żeby mówić o pisaniu w kontekście warsztatowym, dlatego że wierzę w to, że można rozwijać się w tej dziedzinie całe życie i że nieustannie należy zmieniać narzędzia i należy sprawdzać, co się dzieje na rynku i dostosowywać środki do tego, co chce się opowiadać, ponieważ zarówno świat się zmienia, jak i te opowieści muszą być w inny sposób opowiedziane. Nie jestem zwolenniczką nadal takiego uproszczonego przekazu, który no, wydawcy niektórzy lobbują, ponieważ uważają, że książka powinna być jak najprostszym językiem zapisana, jakby forma jej powinna być jak najprostsza, ponieważ wtedy docieramy do czytelnika mało wysmakowanego, a ja w to nie wierzę. Ja uważam, że moi czytelnicy dojrzewali, wzrastali razem ze mną. Ja mam w tej chwili 43 lata i ci czytelnicy, którzy są ze mną, ja nie mówię, że oni mają tyle samo lat co ja, czy mają więcej. Jakim cudem moje książki czytają 17-18-letni młodzi ludzie już? Jakim cudem? Jak pani to tłumaczy? Jakim cudem? No, jak to jest możliwe i jest to dla nich zrozumiałe? Chociażby się wydawało z perspektywy, patrząc tych osób, mówię o tych ludziach, którzy... No, nieustannie mi cały czas mówią, że powinnam uprościć system, tak? Dlaczego? Dlatego, że w każdym pokoleniu znajdują się ludzie, którzy potrzebują prostszej rozrywki i tacy, którzy wolą wysmakowaną rozrywkę. Są też tacy, którzy raz chodzą do bardziej wykwintnej restauracji, a czasami pojadą na fast fooda, tak? I jest to zupełnie naturalne. I ja uważam, że forma powinna być dostosowana do opowieści. Tak też staram się pisać. Miłość leczy rany, czyli moja ostatnia powieść, pierwszy tom serii przestępczej. Drugi tom będzie Miłość czyni dobrem już niedługo, a trzeci pokonuje śmierć, czyli jakby wydawałoby się, że to jest, będą na pewno tylko trzy części, które są bardzo inną opowieścią aniżeli seria o Saszy albo seria o Hubercie. I trudno to porównywać. Uznałam, że
teraz chcę napisać i opowiedzieć Państwu taką historię i do historii kazachskiej dopasowałam formę, taką, a nie inną. I uważam, że to jest jakby klucz. Każdy autor tak czyni. Są autorzy, którzy są zwolennikami powtarzalności, czyli żeby tworzyć podobne książki, ponieważ czytelnicy lubią ich styl i lubią ich formę i lubią to doświadczać tego za każdym razem i mieć pewność, że dokładnie dostaną to, co zwykle. Nie mówię tylko o polskich autorach, tak? Mówimy o Lee Childie, mówimy o Grishamie, nawet o Kingu, tak? A każdy z nich ma na swoim koncie różnego rodzaju literackie eksperymenty. Ponieważ to jest typowe dla pisarzy. Pisarz, żeby się oczyścić, żeby ten płodozmiał miał sens, raz na jakiś czas musi zrobić coś innego. Tak uważam. Mhm. Pisarz też musi mieć wolną głowę. Wolną w takim sensie, pani podobno nigdy nie mówi o swojej głowie, że jest wolna, bo ona jest cały czas zajęta tym, nad czym pani pracuje. A jednocześnie no, od czasu do czasu sięgnąć trzeba po konkurencję, po innych autorów. Jest czas na to? Czy to nie rozprasza? Pani jest skupiona na tym, na czym pani pracuje. Znaczy, zaczyna pani czytać coś innego. I co się dzieje? No to jest kwestia higieny psychicznej, czyli kiedy jestem w zapisie, to nie czytam nic innego, co nie jest związane z książką, nad którą pracuję. Mhm. Konkurencję z radością i z przyjemnością, a czasem z nieprzyjemnością, bo wie pan, też wchodzi w grę zazdrość, jak ktoś naprawdę zajebiście pisze, no to po prostu człowieka zęby bolą. To wtedy czytam, kiedy skończę. Robię sobie takie rytuały przejścia. Kiedy kończę książkę albo nie wiem, jadę na urlop, to zawsze pakuję walizkę, pół walizki książek i czytam masowo. Ja w ogóle jestem żarłaczem książkowym, więc jakby to każdy moment jest dobry, żeby czytać. I ja wręcz czekam na to, że skończę swoją i będę mogła zająć się czytaniem cudzych rzeczy. Miałam taki moment, że nie byłam w stanie czytać powieści kryminalnych, ponieważ co trafiałam, to było wszystko na jedno kopyto, a ja chciałam, żeby ktoś mnie zaskoczył. Ale to się zmieniło. Teraz na przykład odkryłam Annę Kańtoch, o istnieniu której wiedziałam zawsze, natomiast jestem absolutnie zafascynowana tą autorką i w ogóle uważam, że jest niezwykle utalentowana. Była dziennikarka Gazety Krakowskiej. Absolutnie samorodek. Po prostu cudowna, ale też nierówna. Myślę, że przyświeca jej podobne ideały jak mnie, czyli jakby każda opowieść ma zupełnie inną konstrukcję, budowę, nerw i wszystko. I to się czuje i bardzo to szanuję. Więc ja jestem takim typem czytelnika, który lubi być zaskakiwany. I myślę, że też dlatego w taki sposób sama piszę i dla takich ludzi, którzy też oczekują jakiegoś rodzaju niespodzianki, bo ja też, wie pan, myślę, że dla mnie czytanie książek i pisanie książek to jest dostarczenie takiej przygody. Ja chcę pana zabrać w podróż. I ja nie jestem typem, który jeździ cały czas na tą samą działkę. Za każdym razem jadę gdzieś indziej. Nie wiem jak pan, ale ludzie się dzielą podobno na tych, którzy zawsze jeżdżą tam samo i się czują bezpiecznie. Do Bułgarii, do tego samego ośrodka przez 25 lat. No i też to należy uszanować, dlatego że oni tak lubią i tak mają i tyle. A ja za każdym razem, chociaż będzie ryzyko i chociaż, nie wiem, będzie zupełnie inaczej, mogę się naciąć, ale zawsze jest przygoda, tak? Mm-hmm. Po jednym ze spotkań, w pytaniach pod jednym ze spotkań, które się zakończyło, spotkań z panią, znalazłem takie pytanie. Jaką książkę ostatnio czytała Katarzyna Bonda? I tutaj taki był taki emotikon smutnego człowieka, który nie dowiedział się, bardzo się chciał dowiedzieć i pani niechętnie chyba o tym opowiada. Ale o czym? Co ostatnio czytała Katarzyna Bonda? Za panią jest ściana książek i wszyscy próbują teraz zobaczyć, ale nie zobaczą żadnego tytułu. Tego się nie da podpatrzeć. Ostatnio to przeczytałam. Mogę powiedzieć, co teraz czytam. Teraz czytam książkę Harasimowicza Cezarego. Znaleźć, naprawić, wykończyć. Taką czytam książkę. A poprzednią przeczytałam właśnie Anny Kańtoch, Diabeł na wieży. Mhm. Ja czytam książkę Jeden dzień, jedna noc, więc jakby ja nie lubię tak przedłużać. W sensie to jest tak, że Kańtoch czytałam przedwczoraj, tak?
Nie wiem, jak to się stało, że nie ma odpowiedzi tej osoby, dla tej osoby, co ostatnio czytałam, ponieważ ja uwielbiam o tym mówić. Nie wiem, skąd pan to wziął. Już teraz nie potrafię powiedzieć, ale gdzieś to znalazłem pod jakąś dyskusją. Że ja nie udzielam odpowiedzi, co czytałam? Jaką książkę ostatnio czytała pani Bonda? Nie dowiedziałem się. Taki mam cytat tutaj. No ale to zostawmy. Może akurat wtedy nie było czasu, żeby o tym powiedzieć. Na pewno dużo akt sądowych czytam, powiedziała Katarzyna Bonda w którymś miejscu. Lubi pani akta sądowe? Bardzo. Bardzo lubię. A pan nie? Z czasów dziennikarskich pani lubi, bo wtedy był bardzo łatwy dostęp dla dziennikarza śledczego, kryminalnego, dostęp do tych akt. Znaczy, wie pan... Pan mi cały czas tak to dziennikarstwo tu wciska, a ja już dawno temu skończyłam z tym. Przecinam, odcinamy się od tego. Dobra, wycofujesz się z tego. Natomiast ta infekcja na pewno była z tamtego czasu. To jest pewne, że pierwszy raz zobaczyłam fabułę, kiedy otworzyłam akta sądowe. Zobaczyłam opowieść. Nie wiem, czy pan miał okazję czytać akta na przykład sprawy kryminalnej, tak? Tak. Zaczyna się od notatki urzędowej, potem każdy trop wnosi nowy element. Świadkowie mówią często sprzeczne, składają sprzeczne zeznania, mówią rzeczy, które właściwie wykluczają się. Sam podejrzany, a potem oskarżony, no różnie się zachowuje, co też jest fascynujące. Do tego jeszcze jest cała masa bohaterów dramatu pobocznych, tak? Czyli jest rodzina sprawcy, jest cały zestaw, cały sztab ludzi, którzy są związani z ofiarą. Jeśli ofiar jest więcej, to stado się powiększa. No, to są eksperci. Ja, wie pan, w ogóle lubię twarde dane. Ja... Mhm. Chyba się sprzęga. Słyszymy się dobrze? Ja pana bardzo dobrze słyszę. Okay. Czy pani mogłaby być śledczym, policjantem z dochodzeniówki albo psychologiem? Nie mówię psychologiem policyjnym, ale psychologiem, a pani odpowie, ależ ja jestem psychologiem. Nie chciałby pan tego, żebym ja zajęła takie stanowisko. Jestem osobą nieodpowiedzialną, niesubordynowaną, nie odnalazłabym się w hierarchii i nie posiadam wiedzy ani odwagi. Widzi pan, ja wybrałam życie w fantazjach, a nie w rzeczywistości, nie bez przyczyny. Nie mogłaby pani być śledczym? W żadnym razie. Myślę, że społeczeństwo wiele by na tym ucierpiało. No ale jak pani czyta akta sądowe, to jakieś własne teorie na temat tego, co pani czyta, w głowie się rodzą, nie? Nie, no to jest oczywiste. To pan mnie jednak za blondynkę, tak? Teorie muszą rodzić, no po to je czytam. To jest po prostu cel mojego czytania. Nie czytam tego po to, żeby epatować makabrą i żeby analizować się obrażeniami, tylko czytam je po to, żeby znaleźć przyczynę, dlaczego do tej niegodziwości doszło, tak? Jakby jaka jest prawda, skąd się bierze to zło, tak? Jakby po to czytam. I to jest, myślę, główna różnica, dlaczego nie mogłabym zajmować się działalnością w organach ścigania jakąkolwiek, a zajmuje się analizą humanistyczną albo filozoficzną, bo do tego się to sprowadza. Pisanie jest myśleniem. Mhm. Myśleniem nad tymi scenariuszami, o których pan wspomina. Nie mogłabym pracować w organach ścigania, bo w normalnym życiu jestem chaosem? Jestem. To cytat, ale to cytat. Potwierdzam zeznania, Wysoki Sądzie. A co znaczy być chaosem? Pani musi być kimś bardzo uporządkowanym, jeśli chce się dojść, tutaj nie dam rady wszystkich pokazać, do takich efektów, do tysięcy stron zapisanych. Nie może chaos mieć takich efektów. Gdybym była uporządkowaną osobą, bym się zajmowała księgowością. Wie pan, no bym robiła coś konkretnego, sensownego. Jakby książki biorą się z chaosu. Na początku jest po prostu taka absolutna mgła, wirówka danych, masa krytyczna, która po prostu no, jest fascynująca. To wygląda jak kolaż. Ja nawet jestem w stanie sobie to wyobrazić w kolorach, tak? A potem pan to zaczyna rzeczywiście porządkować. Większość wypada, wyrzuca się, czyści się to. I nagle pan widzi postaci. I one się rodzą z chaosu. Nie z porządku.
pan dąży do porządku. To jest po prostu taki rodzaj, bym powiedziała, eliminacji. Więc jestem chaosem. Mało tego, mam po prostu cały czas za dużo energii. Ja po prostu tą energię, nawet jak się angażuję, to po prostu czuję się oczyszczona, że ja ją wyrzucam. No, gdybym nie robiła tego, co robię, to bym miała, nie wiem, nadmiar albo bym podkładała bomby. To wytniemy to oczywiście. Dobra. Wytniemy to z tymi bombami. Dlatego pani potrzebuje medytacji, żeby opanować ten chaos, ten nadmiar energii, ten wulkan emocjonalny? Tak, tak. Co ta medytacja wnosi? Ludzie na przykład, nie wiem, skaczą na bungee, włażą na jakieś góry bardzo wysokie, nurkują, robią takie rzeczy, które sprawią, że oni mogą to poczuć. Ja mam to cały czas. Więc ja jedyne, co robię, to się wyciszam. I bo ja nawet, ja uważam, że cisza jest muzyką, tak? Jakby to też łączy się z takimi elementami, że muzyka jest mi bardzo bliska, w sensie nie mówię tylko o dźwiękach, ale o takiej melodii świata, bo świat nieustannie do nas mówi. Jak idę z psem na spacer, to i chodzę minimum 40 minut w ciszy, żeby osiągnąć taki poziom jakiegoś, no, minimalnego, ale zen, tak? Żeby po prostu uspokoić te myśli. To jest też coś takiego, że pracuje pan cały czas w takiej przestrzeni, jakby tej mojej pracy nie widać. Ja pamiętam, jak rodzina się ze mnie śmiała, jak jeszcze byłam bardzo biedna i państwo nie kupowaliście moich książek, więc nie byłam też znaną autorką. Kiedy mnie pytano, czym się zajmuję, no to podnosiła się brewka, a powieści kryminalne, bo jeszcze kryminały nie były wcale modne. Ja pamiętam, jak mi mówiły te ciocie i wszystkie kuzynostwo, a co ty tam robisz? Siedzisz przy tym komputerze i coś wymyślasz. I to dokładnie jest tak, jak mówię. Oni mają rację. Ja po prostu siedzę przy komputerze, wymyślam, więc wie pan, no, dom wariatów jest bardzo blisko. To jest naprawdę cienka, czerwona linia. Wtedy kryminał nie był jeszcze tak popularny, wtedy, kiedy ciocie pani o tym mówiły, a co ty tam robisz, Kaśka? A jak pani pierwszy raz usłyszała określenie królowa polskiego kryminału, lubi pani to zaszufladkowanie, lubi pani to określenie, czy ono uwiera, bo królowa jest tylko jedna i musi bardzo uważać na to, żeby zachować tron. Ale czy to w ogóle jest jakiś tron? Wie pan, no to jest tak, że to sama sobie tego przydomku nie nadałam. Zostało to powiedziane przez Zygmunta Miłoszewskiego. Mój wydawca zapisał to na okładce pochłaniacza dokładnie. I to było dla mnie nobilitujące. Przede wszystkim dlatego, że czytelnicy zauważyli mnie i zaczęli jakby czytać moje książki wtedy. Samo słowo królowa w żadnym razie mnie nie obraża. Tak? Natomiast to jest trochę takie wywyższanie się w momencie, kiedy pan mnie zmusza do tego, żebym ja się odnosiła, co ja o tym myślę. Ja uważam, że to nie są zawody. Pisanie książek to nie jest żadna olimpiada. Każdy kieruje się własnym gustem. Tak samo jak ja państwu prezentuję jakąś historię, czy to jest pochłaniacz, czy to jest florystka, czy to jest czerwony pająk, czy miłość leczy rany, czy motyw ukryty, to za każdym razem jest inna opowieść i ja nie mogę panu zagwarantować, że tam będzie 100% kryminału, albo 80% kryminału, albo 30% kryminału i w jaki sposób pan to zmierzy, kto jest na tej niwie najlepszy i kto powinien nosić koronę, tak? To jest rzecz gustu, a o gustach się nie dyskutuje i każdy ma prawo wybrać taką opowieść, jaką chce. Natomiast niewątpliwie, absolutnie, naprawdę jestem wdzięczna i dozgonnie będę wdzięczna chyba moim czytelnikom, którzy po prostu robią sobie z tego żarty, tak? Jakby i ja to tak traktuję, z przymrużeniem oka, nie przywiązujmy się, naprawdę byłoby to chyba niegodne, gdybym na poważnie uwierzyła w jakiś taki rodzaj komplementu, który jest na zawsze. Ja za każdym razem przyrzekam to panu i państwu. Za każdym razem nie wiem, czy ja następną książkę skończę. Nie zajmuję się rozmyślaniem o tym, co już osiągnęłam, bo to w ogóle nie ma znaczenia, ponieważ za każdym razem, jak pan siada do pracy, to pan walczy na nowo. Ta bitwa się zaczyna na nowo.
I ja walczę tak naprawdę sama ze sobą, więc nie wiem, jaką książkę tym razem urodzę, bo tak to traktuję, jako taki rodzaj, bym powiedziała, przestrzeni metafizyczno-duchowej, tak? A istnieje w Pani pokusa, żeby wyjść poza kryminał, czy żeby, nie będziemy procentowo mierzyć, ale żeby któraś książka nie była kryminałem. Pani powiedziała, czytelnik lubi być zaskakiwany. Czy czytelnik Katarzyny Bondy może liczyć na to, że któregoś dnia pani go zupełnie zaskoczy i to, co dostanie do ręki, to, co weźmie z półki w księgarni, nie będzie powieścią kryminalną? Ale jest taka pokusa w pani? Ale po co mam to robić? Nie wiem, dla sprawdzenia siebie, dla... Ale co mam sprawdzać? Jaki gatunek by pan chciał, żebym sprawdziła? Bladego pojęcia nie mam. No właśnie. Próbuję... To każdy człowiek powinien pisać o tym, co według niego jest najbardziej doniosłe i najbardziej ważne, żeby zająć temu czytelnikowi te kilka wieczorów, tak? Ja uważam, że najwyższą stawką jest śmierć. I jedyne, o czym warto pisać, to o tym i jeszcze o miłości. A jeżeli się okaże, że można i o śmierci, i miłości jedną książkę, to mam już taką serię. Nazywa się na razie Miłość leczy rany, potem czyni dobrym i pokonuje śmierć, i taką już wymyśliłam. Także zachęcam do lektury, żeby sprawdzić, na ile odeszłam. Ale samo słowo miłość w tytule już miało być tym zaskoczeniem czytelnika? Najbardziej było. Faceci nie chcieli tego czytać, tak? Była taka teoria, że faceci nie będą kupować książki, w którym jest słowo miłość w tytule. Tak, była taka teoria, ale się nie sprawdziła i okazało się, że bardzo wielu facetów nie tylko kupiło tą książkę, ale jeszcze i ją przeczytało i napisało do mnie list. I to po tej książce dostałam najwięcej korespondencji w całym życiu. Dlatego, że wie pan, to jest książka o wojownikach. O wojowniku, który, mówimy o głównym bohaterze, ale drugą wojowniczką jest Tośka, czyli jego kobieta, która walczy o to, żeby go uratować od kary śmierci. Więc jest to książka o wojownikach i starałam się pokazać, że widzi pan, miłość to nie, jest takim wyświechtanym słowem, które klasyfikujemy jako różowe serduszka albo czerwone i jeszcze taka melodyjka gra, tak? I Bonda pisze harlekiny, tak? Wie pan, ja specjalnie straszyłam tak moich kolegów, żeby zobaczyć ich miny, bo lubię tak przekornie i troszeczkę wrzucić bombę do samochodu, jak już ustaliliśmy, tak? Natomiast ja myślę, że każdy z czytelników powinien sam się przekonać, jak ja traktuję ten, bym powiedziała, temat. A kolejna rzecz to jest taka, że tak jak powiedziałam, ja w ogóle nie czuję się jakoś związana tym gatunkiem. Po co mam zaczynać i sprawdzać się, jak pan mówi? Ja myślę, że to tylko facet mógł zadać takie pytanie. Pan jest facetem i pan traktuje to jako rodzaj takiej rozgrywki. Kobiety piszą z innych powodów. Mężczyźni piszą po to, żeby się właśnie sprawdzić. Jest to naturalne. Ja nie mam takich potrzeb. Jak do mnie przychodzi historia, a one zwykle do mnie przychodzą, to ja tylko się zastanawiam, jak ja mam to ugryźć. Nie mam takich potrzeb, o, teraz napiszę fantastykę, tak? A jutro napiszę wiersz. Wie pan, ja nie znam się na fantastyce, nie umiem pisać wierszy, są pewne rzeczy, których nie umiem i zdaję sobie z tego sprawę. Każdy może zabić. Powiedziała Katarzyna Bonda. Każdy może zabić? To jest bardzo mocne. Tak jest. O tym jest cała książka, Motyw ukryty. I nie zna pan dnia ani godziny, kiedy pan spotka swoją ofiarę, albo sam się może nią stać. Oczywiście są przesłanki, które wskazują, że większość z nas na szczęście nie popełnia zbrodni, ale to jest też taki moment, to są często milisekundy, które dzielą nas od tego momentu, za którego już nie da się wrócić. O tym też jest Miłość leczy rany. A dlaczego się nie da wrócić? Dlatego, że to, jak się pan zachowa w sytuacji konfliktowej,
jest budowane przez całe dotychczasowe pana życie i wszystkie pana wybory. A o tym na przykład jest okularnik. Ja wie pan, to pytanie, które pan mi zadał, o tym ja piszę 700 czy tam 800 czy 600 stronicowe książki. Dobrze, pytanie brzmi, każdy może zabić i o tym najczęściej zadecyduje przypadek, ale Katarzyna Bonda powiedziała, nie wierzę w przypadki. Bo nie wierzę. Uważam, że są po prostu tylko okoliczności, których jeszcze nie znamy. To tak jak w trakcie śledztwa. Wchodzi pan do sprawy jako profiler czy detektyw i zbiera pan dane. Niektórych rzeczy pan nie wie, ale jak pan wyeliminuje to, co niemożliwe, to reszta okazuje się prawdą. Okay. Pozwolimy kilka pytań od czytelników, żebyśmy ich nie zostawili bez głosu. Czy któraś z pani książek doczeka się ekranizacji na dużym ekranie? Tak. W tej chwili, dzisiaj dokładnie zakończyły się zdjęcia do pierwszego sezonu adaptacji Lampionów, czyli to jest seria o Saszy i emisja będzie w TVN-ie i na Playerze, także mam nadzieję, że Państwo będą mieli radość z oglądania Saszy zagra Magda Boczarska, już zagrała, bo już jest po zdjęciach. Ja tego nie widziałam, byłam tylko na planie i widziałam kilka filmików, nie wiem jak to nazwać, takich fragmentów, widziałam zdjęcia i widziałam jak oni to planują zrobić i moim zdaniem to się szykuje sztos serial. Ale jak to będzie, no to dopiero będę mogła ocenić, jak zobaczę całość. Także dobrego odbioru. Z tym jest związane drugie pytanie, które dostaliśmy od czytelników. Jak duży wpływ miała pani na ostateczny kształt serialu o Saszy? Wcale nie miałam wpływu. Oddałam całkowicie wolność filmowcom, bo uważam, że to jest ich dzieło. Jakby ja nie znam się na sztukach wizualnych, to po co mam się wtrącać? Poprosiłam tylko o żeby spełnili trzy warunki, czyli po pierwsze, żeby nie przekręcili mojego nazwiska, po drugie, żeby nie przekręcili nazwiska Saszy Załuskiej, a po trzecie, żeby Magda Boczarska zagrała Saszę i to było wszystko, na co chciałam wpływać, a reszta to już nie jest w moich rękach, wie pan, no ja w ogóle nie mam jakichś takich ciągot imperialistycznych, żeby być jakimś tyranem i żeby ich kontrolować. Ja nie mam na to czasu. Ja w tym czasie, kiedy oni zabrali się za tą robotę, napisałam dwie książki. Także świat i ludzie. Najważniejsze jest, żeby pracować z profesjonalistami. Od pana Piotra ja tylko chciałem podziękować pani Kasi. Miałem dzisiaj wykłady, powinienem się uczyć, gonią mnie terminy. Słucham wywiadu i to jest najlepsza część dnia. Jest pani cudowna, napisał Piotr. To nie było pytanie. Panie Piotrze, ja pana pozdrawiam i ja dziękuję za każde dobre słowo, ale chciałam pochwalić pana Rebelię za to, że pan znalazł czas dla siebie, bo jak pan będzie chodził cały czas na pasku, to nic z pana nie będzie. Kreatywność się bierze właśnie z tego, żeby robić to, co się chce i tego panu życzę. To jeszcze drugie nie pytanie, dobrze? Dobra. Innego czytelnika. Pani Kasiu, mam nadzieję, że będzie pani tworzyć do końca świata i o jeden dzień dłużej. To chyba od Jurka Owsiaka było. O, to jakaś kochana osoba, dziękuję bardzo. Widzi pan, jakich mam czytelników? No. No. I pracuję i po to się żyje, tak? To właśnie po to się żyje. A no to czytelniczka Agnieszka, pani Katarzyno, jak się pani dystansuje od wykreowanej w książce fabuły po napisaniu książki. A, że po napisaniu książki. Kupuję bilet na drugi koniec świata. Nie wiem, jak to teraz będzie, bo świat się trochę zmienił i za bardzo nie można się tak łatwo przemieszczać jak kiedyś. I lecę. Najważniejsze jest, żeby mówili do mnie w takim języku, którego nie rozumiem. Bo jak mówią po angielsku, albo po niemiecku, albo po rosyjsku, a to ja po prostu zaczynam z nimi gadać i znowu jestem na dokumentacji. To pan już się śmieje, bo reporter znowu wychodzi, tak? I już się wiem, nie odzywać w tej sprawie, okej. Okay. Ma pan to samo pewnie, nie? W każdym razie to jest tak, że zabieram książki i spędzam czas absolutnie robiąc nic. To jest, oczywiście musi być gorąco. Ja wiem, że ludzie mają taką potrzebę zadania. Bez piżamy wtedy. No głównie kostium kąpielowy jest pożyteczny. Od Violetty, którego, a chyba takie podchwytliwe będzie teraz, którego z polskich pisarzy kryminałów pani ceni i za co? Anna Kańtoch,
za oryginalność i niezwykłą percepcję świata. Jeżeli pani zna tą autorkę, to proszę ją ode mnie pozdrowić i powiedzieć, że ją uwielbiam. Mhm. Inne pytanie. Czy uważa pani, że kobietom trudniej odnieść sukces w tym gatunku literatury zdominowanym przez mężczyzn? No. To chyba jest pytanie sprzed iluś tam lat. Rzeczywiście kiedyś to było trudne. Nie, dzisiaj przesłanie. Jak ja zaczynałam, to właściwie nie było kobiet i wszyscy się dziwili, dlaczego taka sympatyczna osoba zajmuje się takim rodzajem literatury, a dzisiaj myślę, że nawet kobiet może jest więcej i są naprawdę świetne w tym. Powieść kryminalna jest powieścią psychologiczną, to jest po pierwsze, więc kobiety, które są bardziej empatyczne, są bardziej pracowite często. No to jest taka emocjonalność, która jest bardzo pożyteczna do opowiadania tego typu historii, a w dzisiejszych czasach też powieść kryminalna nie tylko jest, zabezpiecza takie potrzeby związane z sensacją, rozrywką, przerażaniem i dawaniem ciarek na plecach, ale też objaśnianiem świata. Więc myślę, że jak najbardziej, myślę, że kobiety jeszcze zdominują ten rynek i to już się dzieje. Ja już na moich oczach się to odbywa. Zapytała mnie pani, a jaką książkę miałabym inną napisać niż kryminał? W czym miałabym się sprawdzić? A to, co dzisiaj pani mówi do nas od blisko godziny, to co pani powiedziała w wielu innych wywiadach, to nie jest materiał na zapis, to nie jest materiał do utrwalenia w formie książki? Ale co? To, co pani mówi dzisiaj, to, co pani opowiada o sobie, o procesie twórczym. Ja napisałam taką książkę, Maszyna do pisania się nazywa. No, nieskończona ilość takich książek powstaje u pani przy każdym wywiadzie. Nie tak jest? Nie do końca rozumiem. Napisałam książkę o pisaniu, o tym, jakie mam credo. Nieprecyzyjnie zapytałem. Nie tylko o procesie twórczym. O wielu aspektach życia dzisiaj rozmawiamy, prawda? O tym, co pani sądzi o różnych sprawach. Nie tylko o pisaniu, nieprecyzyjnie powiedziałem. W sensie książka o tym, co ja myślę? O, nie wiem, kto by chciał to czytać. To w ogóle się nie klasyfikuje. Ale ja pani przed momentem przeczytałem pana Piotra, który powiedział, że jest pani cudowna i może słuchać tego wywiadu w nieskończoność, że to najlepsza część dnia. A pani mówi, że kto by... Pan wyłączył teraz. Wie pan co, to jest tak, że ja i tak daję siebie w moich książkach. Jeżeli ktoś chce mnie poznać albo chce wiedzieć, jakie mam poglądy, wystarczy, że będzie czytał moją fabułę. Ja się tam czuję bezpiecznie, dlatego że to jest przetworzona rzeczywistość. Wrzucam państwa na poziom meta. Poziom meta polega na tym, że patrzymy z góry, jak z lotu ptaka. I to mi się o wiele bardziej podoba, aniżeli takie wymądrzanie się. Ja na przykład nie czytam tych wszystkich tam wywiadów rzek, czytam biografie ludzi, którzy umarli, bo oni już sami nie mogą nic powiedzieć, więc to dla mnie jest takie budujące, że też kiedyś umrę, wszyscy kiedyś umrzemy. No, koronawirus nam o tym doskonale przypomina i warto zadbać o to, żeby zostawić po sobie dobrą spuściznę. A nie wiem, po co ja miałabym marnować czas na taką książkę o Złote myśli Katarzyny Bondy, przecież to był... Nie. Zaraz złote myśli. Ale nigdy nie wiedzielibyśmy, że pani jest jednowymiarowa i nie może pani jednocześnie myśleć o ważnym zadaniu i parkować samochodu. Nie mogę. No właśnie. Pan, to jest najgorsza rzecz, jaka może człowieka spotkać, a w pisaniu książek to jest największe błogosławieństwo. Ja, jak zapnę mój polar, zapnę tak zamek, to już mnie nie ma. Wie pan, to po prostu to, co się tak dzieje, że ja w tym momencie znikam i czasem, bo teraz już, wie pan, jak mam tyle lat, to ciało już nie to. I jakby cały czas mam jakąś, a to zaraza, a to choroba, a to w plecach mnie łupia, a to noga mi zdrzewa, a to oko mi lata. Jestem hipochondryczką. Na pewno, a to 100%, wie pan. Ja to słyszałem na własne uszy. Natomiast, wie pan, odklejam się rzeczywiście i przez te kilkanaście godzin po prostu mnie nie ma. I niech mi pan znajdzie innego człowieka, który... I w ogóle inną działalność, która by mnie tak... No jest jeszcze jedna taka działalność, ale nie, może dzieci tego słuchają, to nie można tym mówić, bo jest taka działalność, tak. Ale ja w ogóle tak żyję. Mi się wydaje, że to każdy powinien tak żyć.
że jak pan coś robi, to pan oddaje się temu 100%. Nawet jak teraz rozmawiamy, to ja jestem z panem 100%. A ja to czuję, myślę, że wszyscy to czują, którzy nas oglądają, którzy do nas napisali i oni chyba lubią, jak pani do nich mówi, kochani wariaci, moi czytelnicy czekają na kolejne moje książki, tu daję 3 kropki, potem inny cytat, coraz trudniej napisać kolejną książkę. Ja chcę, żeby to była puenta naszej rozmowy, ale to tak złowieszczo zabrzmiało, coraz trudniej napisać kolejną książkę i co oni sobie pomyślą, ojeju, Bonda napisze jeszcze 3 książki i koniec, tak? Ale dlaczego? To znaczy, w sensie, coraz trudniej napisać kolejną książkę. Pani. Ale chodzi panu o to, że niedługo umrę? Nie, coraz trudniej będzie. A poza tym chciałam zauważyć, że to pan jest nieźle szalonym wariatem, skoro pan mnie tak przebadał i ja nie wiem, ile pan tam ma tych danych. Pan po prostu mnie całkowicie przenicował. Co za przygotowanie. Proszę państwa. No właśnie, widzę. Na maksa. Chciałaby pani, żebym nie przygotowany do rozmowy? Udzielania wywiadów po prostu... Cytaty, ja nie wiem nawet, jak tutaj się bronić. Przesłuchanie to jest. Ale w ogóle pani się nie musi bronić. Może pan powinien pracować w organach śledczych. Ja lubię rozmawiać z ciekawymi ludźmi i myślę, że ta dzisiejsza rozmowa była ciekawa. Tak jak ciekawa jest Katarzyna Bonda, jak ciekawe są jej książki. Chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Nie zamierzam napisać tylko 3. Zamierzam pisać do śmierci. Nie wybieram się na żadną emeryturę. I naprawdę, dopóki będą do mnie przychodziły historie, dopóki państwo będziecie chcieli je czytać, to ja będę pisać. Ale możemy się umówić, że pani kiedyś przyjedzie do Nowego Sącza? Ale ja bym przyjechała już dziś, tylko koronawirus jest, nie? Jest. Nie możemy się narażać, zawsze przyjadę. Jeżeli będzie taka potrzeba, z przyjemnością. A teren jest naprawdę łaskawy i przy okazji można by było badać, bo może jakaś fabuła by się trafiła. Podrzucimy coś, przygotujemy... O, pan jest dobrze przygotowany, pan mi coś podrzuci, no. Na pewno. Dobrze. Dziękujemy bardzo za wspaniały wieczór, dziękujemy za rozmowę. Warto to gdzieś zapisać, niekoniecznie tę, ale podobne rozmowy. Katarzyna Bonda, dziękuję bardzo za wizytę w Nowym Sączu. Dziękujemy, że mogliśmy panią odwiedzić w domu. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Ciao.